Witam we wtorkowym obserwatorze. Daniel Klusek, zapraszam na najważniejsze informacje z miasta i regionu. Maturzyści poznali już wyniki egzaminów. Maturę zdało 9 na 10 absolwentów liceów i niespełna 2/3 absolwentów techników. Podobne wyniki osiągnęli maturzyści w całym kraju. Na niemal 490 absolwentów liceów samorządowych matury zaliczyło 435. 49 osób oblało jeden egzamin, a 4 osoby co najmniej dwa. Zdawalność na poziomie niemal 90% jest jednak wyższa zarówno od średniej wojewódzkiej, jak i od średniej krajowej. Odpowiednio o 12 i 8%. W miejskich technikach do egzaminów przystąpiło niemal 460 absolwentów. Maturę zdało jednak tylko mniej niż 300. 125 osób nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu, a 40 z co najmniej dwóch. W technikach zdawalność wynosi więc niespełna 64% i jest o 3% wyższa w porównaniu ze średnimi wynikami dla województwa oraz porównywalna z wynikami krajowymi. Przypomnijmy, że maturzyści z powodów pandemii w szkołach w ostatniej klasie spędzili niespełna 50 dni z ponad 180 dni nauki. Od połowy października młodzież uczyła się już hybrydowo albo zdalnie. Wcześniejszy rok szkolny uczniowie także kończyli podczas nauki zdalnej. Ci, którzy na maturze oblali tylko jeden egzamin, mogą go poprawić pod koniec sierpnia i po jego zaliczeniu w październiku rozpocząć studia. Natomiast maturzyści, którzy mają do poprawki co najmniej dwa egzaminy, do matury będą mogli podejść najwcześniej za rok. Radni podczas ostatniej sesji nie zgodzili się na zmiany w sposobie konstruowania budżetu obywatelskiego. Władze miasta takie zmiany zaproponowały, by przepisy były zgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Jak więc jesienią wybierzemy słupski budżet obywatelski na przyszły rok? To był jeden z najbardziej gorących punktów ubiegłotygodniowej sesji słupskich radnych. Marta Makuch, wiceprezydent miasta, przekonywała, że zgodnie z obowiązującą od ponad półtora roku ustawą nie można głosować na projekty budżetu podzielone terytorialnie zgodnie z okręgami wyborczymi. A to ważne, bo do każdej części miasta przypisane były konkretne pieniądze. Zgodnie z nowymi przepisami projekty można dzielić tylko na dzielnice czy osiedla, a Słupsk formalnie na nie podzielony nie jest. Zatem zgodnie z prawem powinniśmy głosować na projekty wspólne dla całego miasta. Radni jednak byli przeciwni propozycji władz miasta. Co to oznacza? Brak podjęcia uchwały w tym zakresie oznacza tyle, że będziemy procedowali budżet obywatelski zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej, czyli w podziale na okręgi. Będzie to niezgodne z ustawą, która obowiązuje. Jakie będą tego konsekwencje? No nie wiemy. Na pewno zaczniemy dalszą dyskusję o zmianie uchwały, natomiast nie jesteśmy w stanie już wyrobić się czasowo, bo jest przerwa w tej chwili wakacyjna, żeby we wrześniu uchwalić nowe zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego i jeszcze zdążyć je wdrożyć. Także w tej chwili zastanawiamy się, jak mamy dalej procedować. Natomiast, tak jak mówię, podkreślę to, że na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała w podziale na okręgi, która to jest sprzeczna z zapisem w ustawie o samorządzie gminnym. Brak podziału budżetu na okręgi nie oznacza natomiast braku możliwości dzielenia zadań na różne kategorie, na przykład inwestycyjne, kulturalne czy dedykowane szkołom. Zdaniem wiceprezydent, jeden ogólnomiejski budżet obywatelski to szansa na bardziej sprawiedliwe dzielenie pieniędzy i wybranie propozycji bardziej kosztownych w realizacji. Były sytuacje, że projekt, który dostał kilka tysięcy głosów w danym okręgu, bo tam była duża konkurencja, dużo fajnych pomysłów, przegrywał z projektem, który dostał 120 głosów w innym okręgu. Więc no to rodziło takie poczucie niesprawiedliwości wśród tych, którzy się najbardziej zmobilizowali i zebrali tych głosów jak najwięcej. Poza tym według mnie to uwalnia również kwotę dofinansowania, bo kiedy dzieliliśmy na poszczególne okręgi, ta kwota mogła być zdecydowanie mniejsza, więc pomysły na, nie wiem, 1-2 miliony złotych absolutnie nie miały szans w ogóle w budżecie obywatelskim do tej pory, a przy nowej uchwale miałyby takie szanse. Składanie wniosków na zadania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, a potem głosowanie na konkretne propozycje odbędą się jesienią. Wówczas zdecydujemy, na co wydamy około 3 milionów złotych. Tysiące słupszczan w niedzielę bawiły się podczas wydarzeń w ramach 120. urodzin ratusza. Gwiazdą wieczoru była Kaja. Artystka zaśpiewała kilkanaście swoich największych przebojów.
To było największe od lat wydarzenie zorganizowane na Słupskim Placu Zwycięstwa. Od południa najmłodsi mogli bawić się na dmuchańcach, ale też wejść do środka śmieciarki, by wewnątrz nauczyć się o ekologii, a z pojazdu wydostać się przez zjeżdżalnię. Przez cały czas czynna była także strefa gastronomiczna i punkty wystawców. Wiele działo się też na scenie. Było uroczyście, gdy tytuł honorowego obywatela miasta Słupska odbierała Marianna Borawska, było muzycznie, gdy w ramach Garden Party u Karola zagrała Orkiestra Słupskiej Filharmonii, a także podczas koncertu przebojów sprzed kilkudziesięciu lat w wykonaniu grupy PEK. Było też sportowo, a to za sprawą pięściarzy Energa Czarni Słupsk, którzy walczyli na ringu z drużyną Astorii Bydgoszcz. Było też smacznie, gdy władze miasta częstowały obecnych urodzinowym tortem. Najwięcej osób na Plac Zwycięstwa przyszło wieczorem na koncert Kai. Występ popularnej wokalistki możliwy był dzięki współpracy miasta ze spółką Perla, która była sponsorem koncertu gwiazdy. My się cieszymy, że już mamy chyba COVID z głowy, cieszymy się, że przyszedł sezon. My jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy pomóc w organizacji takiego przedsięwzięcia. Kaja zaśpiewała wiele największych przebojów, zarówno tych najnowszych, jak i z płyt sprzed kilkunastu lat. Nie zabrakło także utworów, które premierę miały właśnie podczas słupskiego koncertu. Artystka nie ukrywała, że występ w Słupsku, w mieście otwartym i tolerancyjnym, jest dla niej bardzo ważny. Wieczór zakończył efektowny mapping, czyli pokaz laserowy na fasadzie ratusza o historii miasta i budynku jubilata. Paradą ulicami Wojska Polskiego i Starzyńskiego w kierunku ratusza rozpoczęły słupskie Amazonki świętowanie 30-lecia istnienia stowarzyszenia. Kilkadziesiąt pań słupskich Amazonek, ale również przyjaciele stowarzyszenia chcieli w ten sposób pokazać, że nowotwór piersi, który coraz bardziej jest już chorobą cywilizacyjną, może dotknąć każdego z nas, ale też każdy z nas może się przed nim uchronić dzięki badaniom profilaktycznym. Prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka wspólnie z posłem Zbigniewem Konwińskim i radną Małgorzatą Lenart przekazali Amazonkom flagę z herbem Słupska. Natomiast przedstawicielki stowarzyszenia wypuściły w niebo setki balonów na znak pamięci o tych, którzy przegrali z chorobą. Oficjalne uroczystości odbyły się w sali Filharmonii, a świętowanie zakończyła Spartakiada. Amazonki to stowarzyszenie zrzeszające panie, które chorują na nowotwór piersi lub już wygrały z tą chorobą. Członkinie wzajemnie się wspierają, ale także wspólnie bawią. Amazonki zrzeszają się w całym kraju, słupskie stowarzyszenie jest wśród nich jednym z najstarszych. Rondo u zbiegu ulic Legionów Polskich Marii Zaborowskiej i Andrzeja Zauchy oficjalnie nosi już imię generała Tadeusza Rozwadowskiego. Podczas uroczystości nadania rondu imienia generała o jego wojskowej karierze i dokonaniach opowiadał Wojciech Papis, pasjonat historii, który upowszechnia postać Tadeusza Rozwadowskiego. W tamtych czasach już artyleria była na tyle dokładna, że można było tym ogniem artyleryjskim wyprzedzać atak piechoty. I on to zrobił, przełamał front. No, z czym wzbudził jakby entuzjazm w swoich przełożonych. Posiadał potężną wiedzę wojskową, dowódczą, strategiczną i to pierwszy raz pokazał w czasie obrony Lwowa w 1918 i 1919 roku. Propozycję nazwania ronda imieniem generała, szefa sztabu generalnego II RP w czasie Bitwy Warszawskiej, ale również konstruktora i wynalazcy wojskowego, zgłosił Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni ze wszystkich klubów przyjęli tę propozycję na lutowej sesji. Niemal 30 wystawców pojawiło się w weekend na deptaku przy ulicy Nowobramskiej w Słupsku na pierwszych w te wakacje jarmarkach. Odwiedzający mogli kupić artykuły spożywcze, odzież, zabawki, ale również rękodzieło i biżuterię. Nie zabrakło stoisk przygotowanych przez kolekcjonerów, tam kupić można było m.in. książki i starocie. Jarmark w sobotę i w niedzielę odwiedziło sporo mieszkańców miasta. Jedni się rozglądali, inni od razu kupowali. Podobne jarmarki będą się tam odbywały we wszystkie weekendy lipca i sierpnia, a jeśli wystawcy będą chcieli handlować i pozwoli na to pogoda, również we wrześniu.
Już po raz trzeci Ustkę rozświetlą kolorowe iluminacje. W najbliższych dniach rozpoczyna się bowiem Grand Lubicz Festiwal Światła. W tym roku impreza odbędzie się jednak bez towarzyszących jej tradycyjnie koncertów. W najbliższy weekend, czyli 9 i 10 lipca, Ustka zamieni się w nadmorskie królestwo wypełnione światłem, kolorem i muzyką. Grand Lubicz Festiwal Światła otworzy pokaz magicznych instalacji świetlnych. Punkty festiwalowe rozmieszczone będą w najatrakcyjniejszych miejscach miasta, w okolicach bulwaru portowego, promenady nadmorskiej, a także falochronu. W tym roku podświetlimy całą panoramę miasta. Zostanie podświetlona latarnia morska, kładka, budynek Straży Granicznej, dawny urząd celny oraz restauracja Spichlerz. W całość tych obiektów ułoży się w jedną wielką panoramę świetlną. Zostaną zaprezentowane także dwie wielkoformatowe animacje świetlne. Jedna na budynku kapitanatu portu, druga na budynku dawnego urzędu celnego. Ponadto na promenadzie i w okolicach portu pojawią się liczne instalacje świetlne. Będzie można podziwiać ogromne ważki, nenufary, grzyby, tunele świetlne, kwiaty witrażowe i wiele innych. Zaproszeniem z Ustki kończymy wtorkowy Obserwator, a na środowy serwis zapraszam w imieniu Mateusza Skulskiego. Za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia.